Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z cyklu Sniper Elite 4 poradniki. Moi drodzy, w tym poradniku chciałbym pokazać wam, jak można wykonać osiągnięcie Faust Fury. Osiągnięcie Faust Fury jest dostępne na misji Śmiertelna Burza Infiltracja i zgodnie z opisem tego osiągnięcia, aby je zdobyć, musimy zabić posiłki z oddziału Walkirii, używając tylko Neufausta. Wymieniona broń tutaj wymagana do zabicia tego oddziału jest dostępna tylko i wyłącznie na misji Infiltracja. Tej broń nie możemy sobie wybrać w ekwipunku, nie możemy jej pobrać. W związku z tym pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to musimy dotrzeć do miejsca, w którym znajduje się ta broń i dopiero wtedy kierować się do celów pozwalających nam na wezwanie tego oddziału Walkirii na obszar misji. W jaki sposób ten achievement wykonać od samego początku misji do końca, to wam będę chciał pokazać właśnie w tym odcinku. W związku z tym oczywiście wybieramy sobie misję Śmiertelna Burza Infiltracja, poziom trudności łatwy. Co jest nam potrzebne? Wytłumiona amunicja do karabinu snajperskiego, razy 2, bandaże razy 2 i pistolecik z tłumikiem. To jest podstawa, karabin snajperski akurat nie ma tutaj większego znaczenia. Jeśli to mamy, możemy rozpoczynać misję. Moi drodzy, pierwszą rzeczą, o której warto pamiętać, to to, żeby starać się jak najszybciej dotrzeć właśnie do miejsca, w którym znajduje się ta broń. Z tego względu, że patrole, które będziemy mieli, one są ustawione w bardzo fajnym układzie. Kilku żołnierzy nam przeszkadza, ale tych żołnierzy sobie bez problemu zlikwidujemy. Natomiast gdybyśmy opóźniali sytuację, moglibyśmy później mieć problemy z tego względu, że te patrole byłyby już zupełnie inne. Jeśli na początku zauważymy snajpera, tego snajpera możemy sobie od razu zdjąć, z tego względu, że on później przynajmniej nie będzie już nam robił żadnego problemu. Natomiast jeśli on nie będzie, bo on czasem jest ustawiony też z drugiej strony, no to niestety, ale będziemy musieli ten patrol zdjąć sobie dopiero później. Po drodze spotkamy żołnierza, który będzie nam stał na drodze. Tego żołnierza sobie od razu likwidujemy. Z prawej będziemy mieli jeszcze jednego, którego również sobie po drodze ściągamy. Uważajmy też tylko, żeby nie trafić w granat tego żołnierza, bo jeśli trafimy mu w granat, to niestety, ale wywołamy ten sam alarm. Teraz przechodzimy sobie tutaj do przodu. Troszkę w sumie możemy podbiec, natomiast wchodząc do góry już rurą, musimy kusnąć. Z tego względu, że tam żołnierze mogą nas usłyszeć, którzy znajdują się po prawej stronie, to w sumie nie ma takiego wielkiego znaczenia, nawet jeśli nas zauważą, ale raczej staramy się grać tak, żeby nikt nas nie usłyszał, bo oczywiście to jest dla nas jakieś tam ułatwienie. Tutaj będziemy mieli żołnierza po prawej. On nie jest zawsze, ale on jest dość często. Jeśli ten żołnierz będzie, to tego żołnierza warto sobie od razu zabić. Z tego względu, że później nie będziemy z tego tytułu mieli problemów, bo on dość szybko może nas zauważać. I tutaj będzie snajper, jeśli go nie zdaliśmy od razu. Teraz go zdjąłem, więc go nie ma. Ale jeśli bym go nie zdjął, to tutaj będzie snajper. Może się jednak zdarzyć, że nawet docierając w ten punkt, tego snajpera nie będzie z tej strony, bo on może obserwować sytuację z drugiej. Jeśli taka sytuacja była, no to dopiero tego snajpera będziemy musieli zdjąć przy powrocie, bo dokładnie tą samą stroną będziemy sobie jeszcze wracać. Kiedy ominiemy sobie tutaj już to wejście zadaszone, więc możemy sobie tutaj już na spokojnie podbiec. Tutaj żadnego żołnierza nie ma, jeszcze przed nami będzie jeden żołnierz, który się umiał bardzo ładnie ustawić. Bo zobaczcie, to jest chyba jeden z lepszych posterunków. Nie dość, że chłopak sobie siedzi na krzesełku, to jeszcze skubany pod dachem, tak? Więc żaden deszcz mu nie jest straszny. Się skubany ustawił. No ale cóż, posterunek to posterunek. Tam jeszcze można nas wykrywać snajper po lewej, ale to w sumie nie stanowi już dla nas na razie żadnego problemu, jeśli mile dynamicznie idziemy. I teraz tak, tutaj jest ważny etap, z tego względu, że tu będziemy mieli trzech żołnierzy. Oprócz tych trzech żołnierzy znajdujących się na dole, będą jeszcze żołnierze, którzy obserwują teren z góry. Na tym etapie warto sobie grę zapisać. Dlaczego? Dlatego, że jeśli byśmy próbowali tych żołnierzy zdjąć, szczególnie tego, które znajduje się przed nami pierwszego, to nawet jeśli nie zauważą dwaj wokół niego na dole, to na pewno tego żołnierza zauważy patrol, który znajduje się u góry. W związku z tym, według mnie o wiele lepszym rozwiązaniem będzie zlikwidowanie tylko żołnierza po lewej i zabranie jego zwłok, tak żeby ci, którzy znajdują się po prawej, nie zauważyli. Z tym tylko, że nie zawsze nam się to uda. Dlatego, że czasem jest tak, że tamten patrol, my nie wiemy, gdzie się znajduje patrol u góry i czasem jest tak, że on wygląda i nam się to nie uda. Jeśli nam się to nie uda, to w tym momencie śmiało możemy tą misję ponowić. W związku z tym warto sobie tu zrobić zapis i teraz obserwujemy tego żołnierza. Jeśli on się obraca tak jak teraz w lewo, to on zabicie tego żołnierza po lewej zauważy. Jeśli on będzie obrócony w prawo, o, tak jak teraz, to raczej nie powinien zauważyć.
I to jest jeden z lepszych momentów do zabicia tego żołnierza. Nie zawsze nam to wyjdzie za pierwszym razem, ale jeśli nam się to uda, jeśli nie będzie takiej sytuacji, że ten z góry zauważy trupa, to słuchajcie, chwila jest nasza, tak? Jak to się mówi, mamy to. I teraz tak, trupa zabieramy szybko, z tego względu, że wcześniej czy później by ktoś tego trupa mógł dostrzec. Tutaj musimy uważać na patrol, bo tu często chodzi patrol. Jeśli ten patrol chodzi, to będziemy musieli po prostu go ominąć. Trupa możemy wziąć sobie ze sobą, żeby później nie było żadnej niespodzianki. Także przechodzimy sobie tutaj do góry. No myślę, że nie wiem, czy w sumie tylko zostawić. A dobra, zostawimy go tutaj na razie. Niech on sobie tutaj stoi. Tu raczej nikt go nie powinien zauważyć. Tu jeszcze będziemy mieli jeden patrol, na niego musimy też uważać, żeby nas nie dostrzegł. Jeśli on sobie idzie tyłem, to przechodzimy do góry. Teraz tak, tu będziemy mieli dwóch żołnierzy. Tych żołnierzy niestety musimy sobie zlikwidować. A to nie jest aż takie bardzo łatwe, z tego względu, że żołnierze stoją praktycznie koło siebie. W związku z tym likwidacja jednego automatycznie będzie wiązała się z tym, że zauważy go drugi. Ciężko jest zrobić tak, żeby zabić jednego w taki sposób, żeby drugi tego nie widział. Się skubani jeszcze lubią czasami zmieniać, tak? Czyli czasem jest tak, że jeden siada, drugi wstaje. No ale słuchajcie, my na to już żadnego wpływu nie mamy. Jeśli zrobimy to w miarę szybko, to nie powinno wywołać to żadnego zamieszania w oddziałach wroga. Kierujemy się teraz do góry, czyli tam generalnie biorąc schodami musieliśmy przyjść na samą górę, tak? I teraz tak. Jesteśmy w bibliotece. Biblioteka musimy zejść na dół. Tu i tak zaraz będzie misja na głośno. Z tego względu, że no, ten nas zauważa. Więc słuchajcie, tu się nie musimy sobie przejmować. Możemy sobie go strzelić. Jeśli inni to zauważą, to już trudno. Jeśli nie zauważą, to w sumie dla nas plus. Podkładamy ładunek wybuchowy, możemy sobie włączyć czasówkę jeszcze. No i czekamy, aż ta brama się wysadzi. W momencie, kiedy się wysadzi, będziemy przechodzić. Tu sobie możemy nawet przełączyć już pociski na głośne, bo tu i tak wszyscy usłyszą ten wybuch. No i moi drodzy, zajmujemy się likwidowaniem żołnierzy. Teraz tak, tu ich trochę będzie biegało. Czym więcej sobie ich zlikwidujemy, tym będzie dla nas łatwiej. Pamiętajmy też, że z tyłu też mogą nas próbować obijać, także musimy też to wziąć pod uwagę. O, proszę bardzo, łowca organów. Jeszcze mi się trafił jakiś achievement. Ten achievement chyba polega na tym, że trzeba trafić w każdy organ przeciwnika. Tu jeszcze będę miał jednego pacjenta. To już sobie go zlikwidujemy w taki sposób. No i moi drodzy, przechodząc tu na końcu, na lewą stronę będziemy mieli właśnie naszego Neufausta. I to jest broń, teraz nam się pojawi filmik. To jest broń dokładnie tutaj usytuowana, która jest nam potrzebna do zabicia oddziału Valkyrie. Nasza postać na sniper automatycznie tam broń podmieni sobie na karabin, który miał. Także karabin wyrzuci, a broń sobie pobierze. Powinniśmy mieć pocisków 9x18. Jeśli te pociski mamy, to znaczy, że jest nasza broń pełna. Oczywiście z tej broni już korzystać nie możemy, z tego względu, że będzie ona potrzebna nam do zabicia działu Valkyrie, więc w momencie, kiedy nie jesteśmy na tym etapie, przechodzimy sobie już ewentualnie albo do karabinu snajperskiego, tu możemy nawet sobie już przełączyć pociski na wytłumione, albo do karabinu snajperskiego, albo do pistoletu z tłumikiem. Wychodzimy sobie na ten balkonik, no i moi drodzy, kierujemy się do przodu. Kierujemy się do przodu. Tu będziemy musieli troszkę poprzeskakiwać. Wow. O, mało nie zleciałem. Troszkę poprzeskakiwać. Idziemy tym tunelem do przodu i tutaj docieramy w miejsce, gdzie omijaliśmy właśnie te początkowe patrole. Te patrole sobie możemy pościągać. Tu przez nawet penetrację go zabiję. Dobra, drugi też mamy zlikwidowany. No i słuchajcie, co teraz robimy? Teraz, moi drodzy, wracamy się dokładnie tą samą drogą. Czyli wracamy się tym samym korytarzem, którym żeśmy szli wcześniej. Kierujemy się tutaj ładnie cały czas wzdłuż muru. Jeśli tego snajpera po lewej, którego zabiłem na początku, nie zlikwidujemy, to teraz jest właśnie moment, w którym musimy to zrobić, tak? To jest dokładnie ten moment. Jeśli natomiast go zlikwidujemy, no to tym snajperem się nie musimy martwić. Żołnierze też sobie zabiliśmy, więc też nie powinien stanowić dla nas problemu. Tu sobie możemy śmiało
biegiem podejść. Na razie tutaj nikogo nie ma. Ale tu podchodząc do przodu już powinniśmy sobie kucnąć. Znaczy kucnąć, czyli biegać na kucka. Może pomijając tego jednego żołnierza, bo wiecie, coś trochę boję w sumie, że ten żołnierz mnie wykryje. Więc tutaj mimo wszystko, bo on jest centralnie pode mną, więc może na spokojnie sobie tutaj przejdę. Po drodze będziemy na pewno spotykać jeszcze kilku snajperów. Właśnie, różnica tutaj polega na tym, że my nie schodzimy na dół, tylko przechodzimy cały czas wzdłuż baszt. Wzdłuż muru. Wzdłuż muru, tak? Czyli murem przechodzimy do góry. Cały czas kierujemy się teraz murem. Tu po drodze będziemy mieli właśnie jeszcze jednego żołnierza, którego sobie likwidujemy. To nie jest snajper, to jest żołnierz. On będzie ustawiony albo po lewej, albo po prawej stronie. Jak tylko go dostrzeżemy, od razu likwidujemy go. Możemy sobie też dla bezpieczeństwa tutaj powoli podejść. Przechodzimy dalej. Cały czas, praktycznie biorąc, prosta jest droga wzdłuż muru. Tutaj nie wiem, czy czasami nie ma jeszcze jednego snajpera, bo tak mi się wydaje. O, tak, dokładnie. Był tam snajper. Tego snajpera sobie w sumie od razu możemy ściągnąć. Żeby nie było za chwilkę niespodzianki kolejnej. Wiecie co, ja na niego trochę poczekam, tak? Bo później i tak będę musiał tym murem przejść w drugą stronę. No, chyba, że go od drugiej strony ściągnąć z kubańca. Zobaczymy. Tu mam rozwidlenie. Rozwidleniem idziemy w lewo. Nie idziemy w prawo, tylko idziemy w lewo. Się zastanawiam, jak tu go ściągnąć. Gdzie on teraz w ogóle jest? On powinien być... Dobra. Przeskoczymy. Przeskoczymy. Mamy go. Mamy go, likwidujemy. O właśnie. O tym snajperze jeszcze zapomniałem. Tu jeszcze mamy, słuchajcie, jednego snajpera. Tu mamy jeszcze jednego snajpera, bo oprócz tego, który znajduje się na wieżyce, jeszcze będzie jeden znajdował się właśnie na murze. O tym snajperze w sumie zapomniałem, także w sumie fartem mi się udało, że go jeszcze tutaj ściągnąłem. Może on się też znajdować tutaj, na tym etapie, tak? Na tym etapie muru, ale on lubi patrolować sobie teren, także musimy się spodziewać wszystkiego. Jeśli tych dwóch snajperów mamy zdjętych, to jeszcze nam pozostanie jeden. On nas już nie dostrzeże, bo on znajduje się tutaj, widzicie, tutaj na drugiej baszcie. Ale tego snajpera warto sobie też ściągnąć od razu, z tego względu, że później on nam może narobić troszkę problemów. Także jesteśmy na tym etapie. Możemy sobie to jeszcze w sumie podbiec na spokojnie. I teraz... Aha! A to ciekawe, czego oni się poorientowali? Wiecie, co zrobimy? My musimy chyba tutaj poczekać, aż się sytuacja uspokoi. O, uspokoiła się. W sumie nie mam zielonego pojęcia, czego oni się poorientowali. O, wszyscy nagle się tak zaczęli orientować. Ale widzę, że już są spokojni, także dobrze. Słuchajcie, teraz tak, możemy się wrócić z powrotem tej baszty wcześniejszej. Jeśli tego snajpera zdjęliśmy. I skierować się teraz na dół. Czyli schodzimy dokładnie sobie tutaj tym zejściem. Uważamy na żołnierzy, bo żołnierze mogą nas tutaj wykrywać. Przechodzimy sobie na lewą stronę. Lewą stroną, już nie głównym wejściem, ale tą lewą stroną, którą mamy tutaj wzdłuż no, takiego mostu, tak, tunelu. Przechodzimy sobie tym tunelem do przodu. I teraz tak, trochę do przodu, na lewo mamy takie schody, dość specyficzne, także nie jest problem ich zauważyć. W związku z tymi schodami przechodzimy sobie oczywiście do góry. I teraz tak, tutaj często możemy spotkać dwóch żołnierzy. Jeden żołnierz znajduje się dokładnie w tym miejscu. W sumie tego żołnierza możemy sobie strzelić. Jeśli on będzie, tak, bo nie zawsze on się znajduje, ale jeśli będzie, możemy sobie go zdjąć. I drugi często tu patroluje teren po lewej. Jeśli on tutaj, ten żołnierz, wypatrolował teren, musimy uważać, żeby nie dać się wykryć, bo jeśli się damy wykryć, skąd skubany mnie zauważy? Stamtąd, z lewej. Jeśli damy się wykryć, no to niestety tutaj narobimy sobie niezłego bigosu. W związku z tym tutaj uważamy na tym etapie. Jeśli nie ma tego żołnierza lub sobie poszedł, jeśli jest, to czekamy, sobie pójdzie. Jeśli nie ma go, to wchodzimy tą liną do góry, tak? I później, a czy liną, łańcuchem do góry i później przeskakujemy sobie tutaj na drugą stronę. Teraz tak,
Po lewej stronie będzie znajdował się żołnierz, który posiada klucz do sejfu. On może znajdować się po prawej, może znajdować się po lewej, to jest różnie. Kiedy wejdziemy sobie do środka, tego żołnierza sobie zabijamy. Lekko możemy go przeszukać, znaczy musimy go przeszukać, jeśli chcemy działać po cichu, bo on posiada kod do sejfu. Przytrzymujemy klawiszem R. Przytrzymujemy klawiszem R. Oczywiście przytrzymujemy klawisz R w celu otwarcia tego sejfu. Wyciągamy dokumenty z tego sejfu. To są chyba dokumenty, z tego co pamiętam, niezbędne do tego, żeby wezwać oddział Valkyrie. To jest jeden z głównych celów, który musimy wykonać, znaczy głównych celów. W sumie to nie jest chyba nawet główny cel, tylko jest to cel, który musimy wykonać, jeśli chcemy wezwać oddział, tak, obowiązkowy. Teraz zeskakujemy sobie na dół, ale pamiętajmy o tym, żeby zrobić to lewą stroną. Lewą stroną, z tego względu, że jeśli zeskoczymy bardziej na prawo, możemy zeskoczyć przed oknem, a to się skończy tym, że żołnierz, który bardzo często, wieście bym był, się na niego natknąłem, wygląda sobie przez okno, to może zauważyć, że taki snajperek sobie akurat zeskoczył mu tuż przed twarzą, tak, więc zapewne domyślacie się, jak się to może skończyć. I teraz tak. W tym miejscu, zeskakując sobie na dół, schodzimy tymi schodami, później przechodzimy na lewo, tak, i tutaj będziemy musieli wejść do góry. Z tym tylko, że tutaj jest taki kolejny dość trudny etap, który warto sobie zapisać, dlatego, że nie zawsze wyjdzie nam to tak, jak byśmy chcieli, a dobrze by było jednak, żeby oddział Valkyrie przed w momencie, kiedy jeszcze żołnierze nas całkowicie nie wykryli. Tu będziemy mieli teraz dwóch żołnierzy. Ten jest odwrócony plecami, więc może spróbujemy sobie go w taki sposób wybić. Kurczę, teraz ten go zauważy, nie ma bata. Ale wiecie co, tu już się nie będę tym przejmował. Podlecę sobie szybko do radia. Tu wzywamy w radiu ten oddział Valkyrie. No i teraz, moi drodzy, już będzie ostatni etap akcji, który pozwoli nam właśnie na zdobycie tego osiągnięcia. Przechodzimy sobie do naszej broni. W sumie nawet możemy, teraz widzimy właśnie, że ten oddział już powoli się zbliża. Możemy sobie ściągnąć przy okazji tego żołnierza, który znajduje się tutaj po lewej. I teraz tak, warto sobie jeszcze ten etap zapisać, dlatego że no w razie co, żebyśmy mogli jeszcze sobie ten etap powtórzyć, przechodzimy sobie do naszego Nowfajsta. No i teraz to co robimy, to co nam pozostało, to oczekujemy na oddział, który już tutaj twardo wjeżdża na teren naszej akcji. Moi drodzy, to co nam pozostało, to teraz nam pozostało po prostu wybić sobie tych żołnierzy, zniszczyć cały ten oddział, tak, w momencie kiedy zniszczymy ten oddział, automatycznie uzyskamy to osiągnięcie. Ten oddział jest zniszczony i zostało nam jeszcze kilku żołnierzy. Tego pacjenta też sobie likwidujemy. Kilku żołnierzy znajdujących się po drugiej stronie muru. To też jest, to są członkowie oddziału Valkyrie. Właśnie tu sobie przejdziemy, słuchajcie, na ile on ma życia. Tu sobie przejdziemy jeszcze na apteczkę, żebyśmy mogli się szybko uleczyć. No i docieramy jeszcze do tych żołnierzy znajdujących się troszkę dalej. Tam jeszcze widzę, że mnie namierzają przez skubani ostrzał, więc chwilę się tu wstrzymam. A wezmę sobie jeszcze dużą apteczkę, bo to jest w sumie... A skubany, zobacz, jeszcze mi gran rzucił, no. Co za... Jeszcze mamy przeładowanie. No gin, cwaniaczku, mamy to. Mamy to, moi drodzy, osiągnięcie odblokowane. Faust Fury. W momencie, kiedy wybijemy sobie pozostały ten oddział, automatycznie zdobywamy to osiągnięcie. Także na tym polega wykonanie tego achievementu. Oczywiście pierwsza sprawa, dotarcie do miejsca, w którym znajduje się broń, którą musimy zabić, ten oddział Valkyrie, i potem zabicie tego oddziału, tak? Jeśli wszystkich członków oddziału zabijemy właśnie za pomocą tego naszego Neunfausta, automatycznie uzyskujemy to osiągnięcie Faust Fury. Także jest to, myślę, jeden z prostszych sposobów na wykonanie tego osiągnięcia. Warto sobie te zapisy robić jak najczęściej, z tego względu, że w razie gdyby nam się coś nie udało, zawsze możemy do danego etapu po prostu powrócić. Także dzięki za oglądanie kolejnego odcinka z cyklu Gry Snajpera i 4 poradniki i do usłyszenia w kolejnym, także trzymajcie się,
Do kolejnego odcinka. Cześć.